Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry The Binding of Isaac Repentance. Ostatnio powiedziałem, że pograłbym sobie Kane'em i prawdopodobnie tak zrobię, z racji tego, że nowa postać może poczekać, ponieważ i tak tej nowej zawartości jest bardzo dużo. A ja, mimo wszystko, chciałem sobie odświeżyć wspomnienia. No to se wspomnienia odświeżyłem już na starcie, zrobiło mi się przykro, bo mi się przypomniało, dlaczego miałem długą przerwę w nagrywaniu Isaaca. Tak naprawdę to w sumie miałem przerwę, bo zrobiłem już wszystko i tyle. Nie było tutaj jakichś większych powodów. Nie było to podyktowane wcale zdrowiem psychicznym, ani rzeczywiście jakimiś tutaj problemami z nagrywaniem lub czasem. Zwykłe wymaksowanie gry na 100%, a to, że ten przedmiot jako pierwszy próbował wam coś zasugerować, to tylko zbieg okoliczności, rzecz jasna, to zawsze jest zbieg okoliczności. No czasami mogą to nie być zbiegi okoliczności, zbiegowie też z więzienia to nie mogą być. Także, nasz początek jest całkiem ciekawy, dostaliśmy chmurkę, która nawiązuje do Johna Garretta circa 2019. Dobrze mówię? No, możliwe. W każdym razie wy wybuchacie bombą, więc jak najbardziej jednego z was tu bym chciał widzieć. A drugiego, jeśli łaska, to właśnie tu u góry. Możesz sam się wysadzić, to nie jest problem. Więc od razu dzięki temu mamy dostęp do tamtej skrzynki. Broken modem, pamiętam jak się zabijałem o niego i powstał nawet shitpostowy film Against the Daily, gdzie no... Daylaki próbowały mi się crashować tylko i wyłącznie po to, żebym nie dostał tego, co mi się należy. Inwestycja się zwróciła. No, za koszt jednej bomby dostaliśmy dwie i jeszcze inne ciekawe rzeczy. Tutaj jakieś muszki, papuszki, na całe szczęście nie wybuchają po śmierci, więc... no, nie stanowią żadnego zagrożenia. Tutaj nie ma co rzeczywiście nam się spieprzyć. To była akurat sprytna decyzja, podyktowana właśnie tym, że jest szansa, że jest tam coś ukryte. Nie mówię, że zwykły Secret Room, ale tak naprawdę... no... trolling ze strony gry nie jest najprzyjemniejszą rzeczą. Ale... tak. No ty mimo wszystko jakbyś wybuch tutaj po prawej stronie, to by się nie obraził. Chciwość. W ogóle czy tutaj mógłby być? No mógłby być. I jakbym to lepiej ogarnął... to nie dość, żebym nie stracił tego serduszka, które mógłbym poświęcić na przykład nagranie na Sacrifice Roomie. Chociaż jako Kane nie jest to najmądrzejsze. Ponieważ stanie na kolcach, nieważne od poziomu, zabiera nam całe jedno serce. Jedyne co może mieć na to wpływ, no to niestety... wafer. No ale zdobycie... opłatka, no to nie jest tak, że sobie idziesz do księdza i mówisz daj mi opłatek, a on ci go daje, nie? Trochę tak to wygląda. Bardzo przyjemny pokój. Jak dobrze pamiętam, to ci ciemnozieloni mieli po śmierci wybuch, coś takiego. A ja dostaję głupie obrażenia, znaczy głupie obrażenia, po prostu nie jestem przyzwyczajony do prędkości pocisków, jaką przeciwnicy w moją stronę wypluwają. Ja jestem w 100% pewien, że zostało to podbite. Nie ma opcji, żeby bazowo pluli tak szybko. To jest na pewno podbite. Nie żeby to było jakoś nie wiadomo jak trudne, ale można ogarnąć wszystko, wystarczy się postarać. Więc, czy zaglądamy do Secret Roomu? Wydaje mi się, że tak. W oparciu o Instytut Danych z dupy. No niestety, nic. Nic więcej, poza tym, że wyszliśmy na zero. Dobra, turdlingi, czyli takie gorsze gurdlingi, które mają mniej zdrowia, ale za to robią od cholery kupy. I z tego co wiem, to ich klocki są bardzo śliskie. No, bardzo śliskie. Całe szczęście Kane zaczyna z bazowo większymi obrażeniami, więc to też ułatwia całą sprawę. Bo nie wiem, czy te kupska zawsze są na jeden cios, prawdopodobnie tak. Dobra. Został tylko drugi. No i do widzenia. Dostaniemy HP upa. Nie poznaję tego przedmiotu. Plus jeden do najniższego punktu, czyli do range.
Znaczy, szczerze mówiąc, nie jest to tak złe, jakby się mogło wydawać, z racji tego, że rzeczywiście Kejnałkę, przez to, że nie ma jednego oka, to ma krótszy zasięg, a to potrafi zaboleć. Więc teoretycznie, powiedzmy, że pozbyliśmy się naszego takiego początkowego problemu. Ja tu jeszcze wrócę. Te sam prawdopodobnie nie będę wykorzystywał z racji tego, że bardziej mi się przyda na następnym piętrze. Na wypadek, nie wiem, uchronienia się przed obrażeniami. Być może Blood Donation Machine, które będzie w Arcade Roomie. Z prostego względu, z tego co pamiętam, w podstawce normalnie wystarczyło mieć tylko 5 monetek, żeby pojawił się... No, inaczej, żeby była szansa, że pojawi się Arcade Room. Teraz po tylu już upgrade'ach, zmianach i innych iteracjach może być różnie, więc przyjmijmy, że rzeczywiście te 5 to jest minimum, żebyśmy mieli szansę. Sackboy, znaczy Sackhead byłby spoko, bo to jest inwestycja, która bardzo szybko się zwraca, ale nie wydaje mi się, żebym w dwóch bombach był w stanie wyciągnąć odpowiednią liczbę pieniążków. Więc na razie idziemy na piętro niżej. O ile to nie jest płonący basement, którym jest, no to teraz może być różnie. Może się nawet nam run skończyć, ze względu na to, że przeciwnicy tu... Dlaczego? No dobra, naładowany klucz jest spoko, tylko nie mam przedmiotu pod spacją. Okej. Okay. No dobra, to nie było nic ciekawego. Okej. Okay. To jest zbyt spooky jak dla mnie, ja stąd wychodzę. Nie chcę tego przedmiotu. Przestraszyłem się, naprawdę zostałem zaspukowany. Ja wiem, że Shrek może zostać zaspukowany, ale ja? To trochę spooky. Co sądzicie? Nawet nie wiem, co ten przedmiot robi, szczerze mówiąc, ale wygląda strasznie. Znaczy, no za jedno serduszko to może nie jest to jakoś kosztowne. Czy to jest to, o czym myślę? Rak! Dokładnie. Teraz Sacrifice Roomy opłacają się nami, jak cholera. A wiecie dlaczego? Ponieważ pierwsze otrzymane obrażenia sprawiają, że mamy efekt Wafera, czyli coś, o czym mówiłem na poprzednim piętrze. Ja sobie nie ustawiam ranów i kiedy oni dostają power-upa po dotknięciu ogniska? To jest skan, tego nie było. To jest moim zdaniem zmiana na gorsze. Matko Bosko, nie powinno tak być. Skam jak nic. Przeciwnik zamiast być słabszy, staje się mocniejszy, bardziej wkurzający. Tylko dlatego, że dotknął ogniska. Rozumiem, że na liperów, czyli tych podstawowych bezgłowych skoczków, to tak działało, bo to tak było, ale... Nie za dużo. O nie, pająki. A czy to czasami moja chmurka nie robi tak, że czasami jest crack the sky? Nie wiem. Znaczy, tak myślę. Zastanawiam się. Myślę na głos, bo... No... Nie wydaje mi się, żeby ten efekt był powiązany z tym Consolidation Prize'em, czyli no niestety, at least you tried, przynajmniej próbowałeś. Tinted Rock X spróbujemy? Dwa Soul Hearty. Porządnie. Znaczy w sumie tutaj się nie mam co bać. Dokładnie. Czy będę chciał iść w dealę z diabłem? No bo kurczę, jak tak teraz patrzę, to zdrowia mam dużo. Bardzo dużo. To nie jest coś, co byłoby jakoś głupie, żeby sobie zablokować szansę na te deale z diabłem i później liczyć się, że jesteśmy po stronie aniołka. Chociaż teraz prawdopodobnie Angel Roomy zostały zrewampowane tak, że no jest sens iść pod nie. To nie jest tak, że to jest najgorsza rzecz, jaka może was spotkać i dlaczego mi to robisz, gro. No dobra, damy sobie trochę zdrowia. Teraz warto pamiętać o tym, że możemy się zbić do zera zdrowia. I to nie jest nic strasznego. Gdzie kiedyś ta połówka tego czerwonego serduszka, no musiała być. Choćbyście chcieli się uparli, no nie, gra wam na to nie pozwoli, żebyście oddali całkowicie waszą krew. No i jak widzicie, no niestety nie trafiło mi się. Chociażbym bardzo chciał mieć tego Arcade Rooma i skorzystać z trade'u jaki ma Kane, czyli szczęśliwa stopa, większe szanse na te gamble. Jak ja to nazywam mądrze, to było słabe. Ale trudno. Mamski prawdopodobnie wezmę. Chociaż ten nowy przedmiot wydaje się krzący, to gwarantuje nam, że skrzynki stają się po prostu chore. Skrzynki są chore. Otwierasz skrzynkę
i nagle okazuje się, że dostajesz 10 tysięcy rzeczy. To jest inwestycja. Jak z każdą inwestycją może być tak, że albo się opłaci, albo nie. Tak samo jak tutaj. Wejście, no niby poświęciłem to czarne serce, ale dostałem wasel karty, więc no opłaciło się. Żadnego przedmiotu pod spację nie mamy. Czy ryzykować z czerwonymi skrzynkami? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że trzeba zaryzykować. Spróbować w każdym razie. Plus Kane zawsze ma dobre pilsy. Perksy to jest dokładnie to samo, co nam daje rak. Czyli tę odporność właśnie. No, gra mnie trochę troluje w tym momencie, bo to jest tak, że mówisz o czymś, jakbyś to miał, to wtedy te Sacrifice Roomy to są po prostu złoto i super. Okej, to masz raka, który ma efekt Wafera i teraz masz tabletkę, która daje ci efekt Wafera. Uważam, że to jest całkiem śmieszne. Prawie jak walka z tym bossem. Możesz nie pić ogniskami. Jakby jeszcze został przy tej swojej bombie i nie uciekał, to byłoby śmieszne. Ale ja nie jestem w stanie mu odbić jej. Chociaż próbuję, no właśnie. Mały gnojek cały czas mnie tutaj troluje i ucieka. Ale z drugiej strony wolę takiego bota, którego rzeczywiście znam. Wiem, że na nim nie otrzymam obrażeń. Żadnych głupich obrażeń w każdym razie, bo no wiadomo, że można, jak się nie poparci, zrobić źle unik. Placenta. Regeneracja. I HP up. Więc co, do dealu z diabłem nawet nie wchodzę. Widzieliśmy, że to było strasznie spooky. Ale pójdziemy sobie do downpoura. I mamy łącznie wystarczająco, żeby kupić sobie ten drugi przedmiot. Więc jeśli to jest jakiś przedmiot z tego Repentance'a, no to super. Jak to jest jakiś zreskinowany stary przedmiot, no to ej, przynajmniej wiem, jak teraz wyglądasz. 4,5 V, beat the juice out of them. Nie wiem. Nie wiem, czy ja teraz będę, nie wiem, raził prądem. Będzie mi się ładował mój przedmiot pod spację, który na chwilę obecną wygląda następująco. Dokładnie tak. Właśnie tak wygląda mój przedmiot pod spację. No dobra. Oto let's go. Downpour. Klątwa nie wiem czego. Aha, że nie widzę swojego zdrowia. Przynajmniej teraz już wiem, czego to jest klątwa. Nie za dużo was. Ja nie wiem, co tu mam robić. No proszę was. Jakiś śmieć rzuca coś we mnie. Tu jakieś te cele rzucają mi kamieniami na łeb. Wszystko to takie. No to warzywo. Może być. Pająki topiki. Oczywiście duszki buszki. Czy te duszki to jest fajna zmiana i fajny, pomysłowy przeciwnik? Czy zbijanie tego lustra ma sens? Któryś raz już je zbiłem inną postacią. Za cholerę nie wiem, co mam dalej zrobić, żeby coś tutaj odkryć. Nie no, to jest chyba przegięcie. To jest chyba autentyczne przegięcie. No kurczę, ile tych cfeli rzuca we mnie tymi przedmiotami? Jakbym jeszcze nie miał innych rzeczy, plus jak mam tego unikać? Latają sporą prędkością w moją stronę. Ja się próbuję wycofywać i jednocześnie zapłakać ich na śmierć. Dziękuję. Ja rozumiem, że coś jeszcze tu zostało. Aha. Takie tam trupło. No ale jak widzicie, otwieranie jednej skrzynki to jest zwrot podatku. Głupie pytanie, co wybieram. Z automatu lubię wygrywać gry, więc suchy to jest, jakby to powiedzieć, taki luck up, tylko że razy 100 i dzięki niemu gra zawsze jest wygrana. Nie muszę chyba tłumaczyć osobom, które oglądały moje serie z Isaaca, że suchy to jest wyznacznik zwycięstwa w podejściu. A nowym osobom, jeśli nie wiecie, jak bardzo potężny jest suchy, to wyobraźcie sobie, że możecie sobie stać przed haszem, a on umiera. Tylko dlatego, że macie suchego, bo suchy będzie blokował większość strzałów. Po prostu jest aż tak suchym dzieciakiem. Ma też swojego kuzyna, pierdzącego dzieciaka, który jest gorszym suchym, ale dalej suchy. Health up. No to może te deale z diabłem, jak mamy health upy w puli, to nie jest takie złe. Może oni naprawdę się będą tak odkręcali, jak się ich odbije? Witek.
Bardzo fajna mechanika. Dobra, to jest w ogóle ten ogień, którego ja nie wiem jak ugasić. Bo on jest taki szary strasznie, ja go chyba bombami wysadzić też nie mogłem. Więc to pewnie też jest nawiązanie do jakiejś zagadki, jak to ogarniesz, to odblokujesz sobie jakieś wszystko. Także nie jestem w stanie ogarnąć. Suchy, ratuj! Suchy, odpal się! Proszę cię, suchy! No, nie powiem, że za późno, ale próbuję. Suchy! Rób to, co robisz, właśnie tak! Mam suchego i nie zawaham się go użyć. Najsuchszy dzieciak, jaki chodził po tej planecie. Starczy, że go sprowokujesz, a spotka cię efekt nekro. Nie ogarniam nowych bossów. Ale damage i range up. Wyjdę do kopalni, mam tylko dwie bomby. Cholerne nowe piętra, cholerne inwestycje. No dobra. A przynajmniej pieniążek. Consolidation. No dobra, no już skoro tyle wydałeś, to masz. Nie bądź taki zły na siebie. Arcade Room. Nie jestem zły już na siebie. Ty jesteś kurczę zachłanny, gnoju. Ale nie ma sprawy. Ja to zaraz naprawię. Ja to zaraz naprawię. Podbite szanse na gamble coś chyba nie działają, bo to tylko działało na tego, co miał te... A, nieważne, działa. No, no to skoro działa, no to chyba super, nie? Ej, no... To było trochę niesprawiedliwe, bo to też mnie przesuwał ten ich atak. Purple Hearta brać nie będę, głupi nie jestem. Bo wiem, że czempioni to samo zło. Czemu to nie znika? Czemu te kulki lewitują w powietrzu? Co to jest za jakiś beznadziejny level design? I enemy design. Design. Ech. Czy to jest ten moment, w którym jestem tak salty, bo nie umiem nowych mechanik w grze? Nie wiem, możliwe. Dobra, ta mucha jest dziwna, nie wiem jak ona się porusza, dlaczego się tak jakoś porusza dziwnie. To sobie zostawia jakieś szczochy na ziemi. Nie mam dotknięcia tych szczochów, nie robi krzywdy dla nauki, nie robi. Definitywnie nie robi. Super, oberwałem od czempiona. Dlaczego w ogóle czempion próbował cały czas mnie gonić? Nie wiem, bo myślałem, że jak jest bez głowy to mnie nie widzi. Shock speed. Okej. Taki powiedzmy range up, tylko że trochę gorszy. Czyli kiedyś był gorszy, bo robił rzeczywiście spore problemy. Dobra. Czy można tutaj wejść na lewo? Nie, niestety jest zastawione grzybami. A tego pilsa nie widziałem. Połknąłem trinket, jakiego miałem. Nie miałem trinketa? Miałem! Spinkę do otwierania złotych tych. Super. Super, bardzo fajnie mieć galpa, bo można sobie napołykać dużo jakichś takich właśnie potężnych rzeczy. Okej. Ach, oczywiście na ukos. Przynajmniej nie ma tu żadnych kolców i innych środowiskowych głowin, które mogą skrzywdzić nieuważnego gracza. To tak jakby miał efekt Sojmilka, mi się wydaje. To jest chyba do tego nawiązanie, patrząc po tym, jak na mordzie ma taki plague. No jak tak dalej pójdzie, to ja rzeczywiście będę musiał odpalić Todę San i koniec z oszczędzaniem. To prędzej bym wszedł na bossa już i na nim te 100 obrażeń wcisnął. Nie, proszę was, nie. Co to za pokój nieludzki? Co to za nieludzki pokój? Proszę was. No dobra. Nie był aż tak nieludzki pokój, jak się okazuje. Bez grida. PhD leczy nas, co jest w sumie tutaj głównym atutem. No i od razu wiemy, co robią tabletki, więc tak, no perksy. Tutaj może coś ciekawego, empreska. No dobra, no, Soul Harta kupię.
Więc tak, empreskę można wziąć ze sobą jak najbardziej i z kimś zawalczyć, ale jeszcze pójdę do tego mrocznego dzieciaka i oddam mu przysługę w postaci krwi, licząc na jakiś, nie wiem, pakt, może The Mark. Zobaczymy. Tak powiedział? Tak zrobił! Wycierdzonym garetem w pigułce. Oczywiście widziałem, że aniołkom się nie spodobało to, co zrobiłem. Ale szczerze mówiąc, w nosie to mam. Chcemy challenge'a w postaci tego Purple Hearta sobie w rzeczy później galpnąć? Powiedziałbym, że nie. Szczerze mówiąc. Nie chcę sobie robić pod górkę. Okej. Okay. Tak, tutaj nic nie mogło być. No, Steven jako familiar jest beznadziejny moim zdaniem. Almond Milk. Damage down, tears up, you feel nothing. Beznadziejny efekt. Żałuję, że to podniosłem. Jest kompletnie tak jak soy milk, tylko że jeszcze gorsze w moim odczuciu. Właśnie dowaliłem sobie do pieca elegancko. Nie będę z nami miał jak tego przerzucić nawet. Ale no... Ej, nowy przedmiot! Nie cieszycie się? Are you not entertained? Bo ja tak. Nie lubię damage downów. I to pewnie to jest procentowo tak, że w całej formule, więc teraz nieważne, jakbym potężny damage up podniósł, to i tak dostanę... No brzydko mówiąc, kupę. Co, mógłbym sobie później coś galpnąć. Member, dziękuję. Co, galpujemy sobie tamten trinket. Będziemy mieli trudniej, więcej czempionów. Skoro i tak sobie dowalam, robię sobie pod górkę. Śmiało. Gulp. Galb. Nie galbuj mnie tutaj. No do Curse Roomu przydałoby się pójść. Lubię jakieś takie klątwy, nawet jeśli to jest potworna noc, żeby ją mieć. Okej. Nic strasznego? Naprawdę? Dobra, masz tutaj. Oj, to nie będzie dobre. Nie no, tutaj to już mnie teraz w tym podejściu suchy będzie mógł tylko jedynie uratować. Na chwilę obecną to... To jest mój damage w tym momencie, tylko suchy. Bez suchego to ja mogę sobie karty tasować. Muszę po prostu prowokować przeciwników, żeby napchali suchego. Jak się suche odpali, hura, jak się suche nie odpali, no to... No to smutek i żal, przez dym skręta będę patrzył w dal. Gdzie kłamstwo widzę zło mego życia szare tło. No zobaczcie, jakie to jest żałosne. Stoisz przed bossem, twoje pociski potrafią się w ogóle czasami jakoś tak gównianie odbijać. Porażka. A ty byłeś tym brimstoniarzem, tak? Aha, i to fajne brimstony robić gościu. Takiego ataku brimstonem jeszcze nie widziałem, więc... No właśnie, to widziałem, to znałem. Co to będzie? Znowu brimstone? Tak. No, to teraz walka z bossem 5 lat. Proszę cię, oszczędź mnie. No. Laczki. W ogóle Jar of Plies w tym momencie jest beznadziejny, a wiecie dlaczego? Po prostu dlatego, że mam bazowe obrażenia z czapy, więc one kompletnie nie będą nic robiły. Ech. Kiedyś się doigram. Nie dzisiaj, ale kiedyś. Deal z diabłem oczywiście odpadł z formułki. A nie mogę oddawać te krew dla pieniędzy. Nie wiem, czy dostanę jakiś nowy przedmiot w zakupienie wszystkiego w sklepie, bo pewnie ten member card był na zasadzie wykup 75% sklepu, no ale...
Nie zaszkodzi sprawdzić. Tutaj ogniska. Okej, wózki nie robią krzywdy, dobrze wiedzieć. I tak się powoli kula to życie, no co zrobić. Nie ma kompletnie nic. Tutaj podbijemy w naszym donationie. To 777, zrobimy śmieszną cyfrę. Zajebiście. I co, idziemy na Mindsy 2. Ach, cholera. Ale jestem kiepski sytuacji. W ogóle na Mindsach 1 był Arcade Room. Zawsze myślałem, że to na dwójkach Arcade Roomy się pojawiają, no ale... No cóż, jak widać, nie znam się. A ty co, uciekasz? Czy się nie boisz? Jesteś komarem? Ciężko. Jesteś komarem, który pije mocz. Zresztą w sumie nie wiem. Dobra, rozumiem, że gra mi chyba sugeruje, żebym was bombami pocisnął, więc tak zrobię. Masz na łeb. O, dzięki. No na pewno 10 bomb nie chcę brać, bo to w żaden sposób mi nie pomaga. To teraz jeszcze tylko soy milk do kolekcji i będę kompletnie miał obrażenia. Nie wiem, tak. No, z dupy to nawet wstyd mówić. Botanic Bible. Przedmiot, który w sumie może uratować to podejście, bo będę w stanie oddawać zdrowie hurtowo. Ale to trochę mało. Nie uważam, że to jest game changer. Ale z drugiej strony tonący brzydby się chwyta. No co mi pozostało, powiedzcie. Zostałem jakimś sojmilkowym pacanem. Wiem, którego przedmiotu nigdy więcej nie podnosić, żeby sobie nie psuć humoru ani podejścia. No dobra. Okej. Teraz będziemy mieli w razie czego podświetlanie Crawl Space'ów i bodajże... nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Błąd. Au. To był dopiero błąd. Crawl Space'ów i Tinted Rock'ów bodajże. O to mi chodziło. Także ten trinkecik jeszcze pamiętam. Nie pamiętam, żeby był szczególnie użyteczny, ale... O ile nic mi się nie świeci, to nic nie tracę. Więc tak, szukajmy sklepu. Tak, zabijanie ich to teraz będzie katorga. No. Przynajmniej nauczyłem się, że jak mają takie skrzywione ryje, to robią na ukos, a jak mają proste ryje, no to robią plusik. I jak się okazuje, przeciwnicy pomagają. W najmniej oczywisty sposób. Ale w suchego byś pluł, typie, w suchego. Dobrze, suche. Pokaż mi, gdzie jego miejsce. Pokaż mi, gdzie moja skarbnica. Okej, jestem bogaty. To co mogę kupić? Damage upy? Czy jest pil z damage up? Bo wiem, że jest ten experimental pil, który odbiera jedne efekty i daje drugie. Dobra, baluna, zostaw mnie. Ja nienawidzę baluny. Larionowy. Kamienne szklocki. No i sam się wyautowałeś. Zaczynasz z najlepszymi? Bądź tak cała reszta. Kamienny bobku. Nie no, jak ja nie mam obrażeń, to co ja mogę zrobić? Żeby się pośmiać, co najwyżej. Dobra, uwaga, game changer. Aha, no. Gówno changer. Więc teraz możemy sobie postać porobić chore rzeczy. Ale moim zdaniem powinniśmy zrobić to dopiero po walce z bossem tego poziomu.
Dobra, ty, Minecraft. Bombiarz. Chill out. Jaki ja mam lakapy chore. Znaczy... Niby spoko, nie? Okej, nie można po nich się przycisnąć, dobrze wiedzieć. Help up, spoko. Bomby to klucze? Bomby to klucze, definitywnie. Help up jeszcze nie wiem. Bo jeszcze... Nie wiadomo, czy to ich zabija? To ich zabija, ale to jest fajny pomysł. Czyli nawet nie walcz z nimi, po prostu ich zabuduj. No zobaczymy, jak będzie deal z diabłem, no to wchodzimy w to na mokro. Jak nie będzie, no to... To pasujemy. Bo nie potrzebuję dodatkowego zdrowia, kiedy... O. Proszę, zostawcie mnie w spokoju. Ja chcę żyć. No podejdź. Dobra, czyli muszę z tego drugiego, nie ma opcji. Suchy, nie zadałeś mu obrażeń, bo był skorupny. Masz, frajerze. Aniołek. Spear of Destiny. Możemy tym kuć. Niech zgadnę, to ma jakieś tam procentowe moje obrażenia, dlatego to tak słabo działa. Dobra, będziesz wchodził chociaż w ogniska. Niedużo, bo ja tu kompletnie jestem useless. Dziękuję. Tak, 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 dokładnie tak. Super, 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 jeszcze trochę. No. Śmierć od środowiska, jedyna rzecz, która jest w stanie mnie tutaj ukierować. Wykręcił się. Co, extra dimensional dzieciak? Będę mógł przez niego strzelać chociaż, no. No to co, no to postoimy se na tych. Na kolcach. Mamy naładowanie, żeby w razie czego mieć jakąś zasłonkę dla zdrowia. Help up oczywiście tutaj w takim wypadku pochłaniamy. No i niech się dzieje wola nieba, bo z nią się zawsze zgadzać trzeba. To kill bless, dziękuję. Dziękuję, nie chciałem być bless. Już? Dobra, ty robiłeś plusy i na boki, więc... Znaczy te, pałkę. Więc stanie z boku nie jest w żaden sposób tutaj niebezpieczne. Dokładnie. Od boku nie jesteś w stanie mi nic zrobić. Oleszko. Wow. Przepraszam, że cię nie doceniłem. My bad. Moje łóżko. I? Rzecz jasna pieniążki. No dobra. Tym jego mościem już taki cwany nie będę. Mogę co najwyżej, tak jak kiedyś, próbować go na kolce wpychać. Na zasadzie, no właśnie, goń mnie, goń. Goń mnie, gościu. Byłeś taki cwany. Nie wiem na bazie czego ja się ładuję, ale co pewien czas słyszę, że dostaję właśnie te moje tiki. No i to tyle. Kolejne wejście może mi zrobić tylko krzywdę. No nic. Mamy skompletowany klucz. Nie znaczy to, że w 100% pójdę z tym kluczem do pana Szatana. Ale zobaczcie, jestem bogaty. I co, idziemy do mauzoleum, czy jesteśmy zbyt miękkimi fajkami? Au. To był taki trochę skam, bo myślałem, że mnie ochroni. Może trochę skam. No nic, napiję się chociaż...
Tym barkę. Mauzoleum. O, super lasto. To masz w tabletce. No cóż, widzenie wieczne jest przydatne. Ej, oni się umieją bronić od kiedy? Tak, moja szansa na diabła właśnie została wywerowana, bo oczywiście dowiedziałem się o nowym ruchu przeciwników, także no... Wiadomo, że byli za łatwi bez tego, więc... No. Tak. Ha, i wy możecie biegać, bo nie macie mózgu ze sobą. Tego nawet z wami to się nie ma tutaj co bawić. Sacred Heart? Nie, tak? Immaculate Heart? Halo of Tears. Mogę. Wiem, że to nie jest tak jak kiedyś, że sobie mogłem dzięki temu farmić potężne ilości. Ale chociaż te naładowania w jakiś sobie sposób wbiją, nie wiem w jaki, to nikt mi tego nie wyjaśnił. No nic, to teoretycznie jesteśmy po stronie aniołka, tylko że z gównianymi obrażeniami. It's not... Halo of Tears. Jak Little Planet, tylko Little Chili. Trochę. Proszę nie, oni przecież będą brimstone'em latać po mapie. Wy chyba jesteście chorzy. Ktoś chyba miał niespokojny sen. Shot speed up? Ha ha ha, 95 razy 2, 99, bo więcej mieć nie można. Nie będę tam nawet podchodził, no nie jestem na tyle głupi. To co, jakiś sklep może? Technologia 5. Ciekawe, ale mam dużo pieniędzy, więc nie. Książka, tak, bo z książką mogę sobie zrobić ja, że ją podniosę. Wcisnę sobie spację, teraz powinniśmy mieć walkę z tym jeźdźcem. Kontinuum śmieszne, bo mógłbym sobie strzelać do końca świata, ale nie chcę. Nie. Nie wiem co to jest, nowy przedmiot. Open nail, you feel prickly. Po prostu czuję się prickly. Nie wiem. Mam suchego, to wystarczy. No jeszcze jedna książka i będę miał efekt bookworma, więc teoretycznie będzie mi trochę łatwiej, bo dwukrotnie szybciej zabijać przeciwników. Tą różnicą, że no... Dwukrotnie szybciej. Takimi obrażeniami to możecie nawet nie odczuwać tej różnicy. Analogicznie ja też jej raczej nie będę odczuwał. I fajnie by było znaleźć w końcu sklep, bo ma się tyle tych pieniędzy. Co ja mi... Nie rozumiem. Ja to mogę tam nakierować, podpuścić to, czy ja naprawdę muszę bomby? Nie wiem. Jeśli muszę to bombami, to trochę, no, szybciej. Domyślam się, że pewnie można to wypuścić i to by zniszczyło mi drogę. Ale... Jakoś tak nie jestem chętny do takich operacji. Temperance, śmiesznie. Hierophant, bardzo fajnie. Więc, Emperance. Okej, przynajmniej nie zmarnowałem dwóch kluczy na takie gówno. Co, mogę zrobić sobie śmieszną sztuczkę? O, Gimpy, super! Cześć, witajcie, tu znowu Gimpy i dzięki temu będę w stanie otrzymywać jakieś czasami bonusy. Jak będę sobie zadawał ból. Na przykład takiego Soul Harda, co najmniej.
Dobra, ale ten sklep to tak bym powiedział szczerze mówiąc taka inwestycja, którą chciałbym już teraz. Nie za jakiś czas. Ej, czemu oberwałem? Czy tak jestem beznadziejny, czy... No dobra, po lewej na pewno nie może być sklep, więc musi być gdzieś dalej. Chyba, że na tym piętrze nie było sklepu i ja o tym nie pamiętałem. Nie wiem. Ha, raz na jakiś czas zamieniam się w takie kamienne, kolczaste gówno, dobrze wiedzieć. Dobra, depcz go, matko. Ha, i ktoś tutaj creep zostawił mi. Podzięce za to, jak go ładnie obsłużyłem. Damage up, ile będziemy mieli? 0,49. Car battery, active power up. The tower. Nie chcę. Dobra, to ja teraz idę użyć tego Tool of Diamondo. O, gdzie ja miałem moje Tool of Diamondo? Bardzo, bardzo daleko. To wiecie co, to trzymam kontrol, żeby później nie latać. Robić jakiś wygłupów. Skoro wygłupach mowa. Bro. Skoro wygłupach mowa. To co my właśnie robimy? To ja wiem co robimy, no zapycham sobie ten mój... że tak powiem, filar oszczędnościowy. Gdybym był tylko mądry i poszedł z tym moim przedmiotem z temperensem, znaczy z kartą, przywołał sobie tego Ivy Baga w item roomie, to nawet miałbym szansę na wykorzystanie tego w taki logiczny sposób. No ale cóż, jak się nie ma w głowie, się nie breakuje gierek. Dobra, wiecie co? Okej, ładujemy więcej. Okej, zacięło się, nie ładujemy więcej. Tak czy inaczej uważam to za udaną inwestycję. Z prostej przyczyny. Będę później mógł sobie wypłacać, jak będę rzeczywiście w kropce. What? Rozumiem, że tylko latający mają zaszczyt korzystania z tych benefitów, no ale... Ja nie latam. Ja też nie umieram. Feromony. Co no, chociaż te skrzynki nam się opłacają, no ten Almond Milk cały czas przejmuje mnie. Przejmuje mnie to, że tak sobie podejście dobrze zbudowałem. Postawię. Te feromony nie, weźmiemy sobie empreską, strzelimy. Heretyk. No dobra, co za potworna, że mieć auty. No moje obrażenia, mimo tego, że są podbite przez kartę, to i tak jest 3,63, czyli takie podstawowe, powiedzmy, Isaacowe obrażenia. Okej, przynajmniej wiem, gdzie strzelać. Ha, i to później się rozbija w płomyczki. Jednak wiem, że nic nie wiem. O, aha, taki fajny atak masz, dobrze wiedzieć. Głupio, że użyłem tej spacji, nie powinienem. Ja i mój cień. Może sobie być. No, i tak to wygląda. Feromony czy tower? Wydaje mi się, że to większej różnicy nie ma, bo towerem sobie prędzej zrobię krzywdę. A feromony jeszcze mają jakiś tam malutki. No, nieznaczny wpływ na pomniejszy pokój, gdzie może mi to uratować tyłek. O, zabijanie ich, tak. Zabijanie ich, Zabijanie ich.
Gdybym chciał ich zabijać, to bym ich zabijał, ale nie chcę, bo... A, nie mogę tam się dostać. Uda mi się zrobić sztuczkę. Tak, udało mi się, plus mamy teraz jeszcze tam Soulhearta w środku i na zewnątrz. Chociaż... feromony? Mogę? Nie, nie mogę, bo jestem wyłączony całkowicie z rozgrywki przez tych fioletowych cieci. Nawet nie pozwoliło mi użyć tabletki. Jakbym był całkowicie sfrizowany. Dobra, nie wiem co ta papryczka robiła. Aha, mogę pluć płomieniami. Jeśli płomienie nie dzielą moich obrażeń, to koks. Płomienie dzielą moje obrażeń. Ej, no co jest? Nawet nie wiem, czemu się nie mogłem cofnąć. Chciałem się cofnąć i nie mogłem. No dobra. A, duszki. No możecie, nie wiem, walczyć między sobą, skoro użyłem tego przedmiotu. By było nawet wskazane. I co, wracamy po jednego Soulhearta. Dzięki. No teleporty, fajna mechanika, chociaż tyle. Ha, oberwałem, to jest super. Najwidoczniej nie byłem dość dobry, ale mam dużo lakapów, w związku z czym będę mógł robić dużo status efektów, których jak się okazuje, no trochę mam. No to była moja wina definitywnie, tutaj nawet nie ma co się bronić. Stać mnie na to, żebym sobie odblokował te rzeczy, więc sobie... Red patch, ok, jasne. To jest o wiele więcej warte. Śmierć. A teraz patrzcie, sztuczka. Też za jedną bombę. Śmierć. Na takie pokoje w zupełności. Nie będę się z tymi mrocznymi księżami. Matko Boska, nie rób tego. Miej rozum i godność. No i Carbattery rzeczywiście teraz daje nam te dwa czarne serduszka, więc to no przyspiesza trochę naszą regenerację. Jesteśmy w stanie pozwolić sobie na więcej obrażeń z racji tego, że my nie mamy obrażeń. Dobra, czy któryś pieniążek świeci się w jakiś specjalny sposób? Nie. Czy jest jakiś tinted rock? Jak jest, tego nie widzę, sorry. Stanie na kolcach. Uważam, że to jest ciekawa propozycja, ale na razie zajmę się super gridem. Plus jest taki, że to znaczy, że sklep jest czysty. Więc w sklepie mogę sobie zrobić zakupy. Otóż to. Food head, extra curse room. Ura. Eremita pozwala wyjść z Afryką. O, przynajmniej nie pozwala kupić. Obrzydliwy wyglądam. No i co? I sobie stoimy na kolcach, robimy sobie cienie. O, cenzer, super, będę mógł spowalniać obrażenia w moją stronę. Dzięki, gro, dzięki. Stojąc na tych kolcach w jednym pomieszczeniu, jestem w stanie sobie podbić chociaż na tyle obrażenia, żeby miały one jakkolwiek wpływ na walkę tutaj. Bo od razu po wyjściu znowu wracamy do bycia gównianym sobą. Tak to tutaj, chociaż przez tą malutką chwilę, jestem w stanie poudawać, że mam te obrażenia. No, i to by było na tyle. Szkoda, że nie mam tego piórka, które pozwala mi na dropy za nią, no ale... No. Dla takich bateryjek jestem w stanie zrobić bardzo dużo. Szczerze mówiąc. Nie mam naładowanego, aha. Teraz już mam. Nie rozumiem tego 4,5 voltowej baterii, ale it just works.
jak to powiedział Todd Howard. Widzę wiecznie, no to już miałem. Eremita mi się nie przyda. Siła 5D. Wolnata mógłbym skrakować, jakbym chciał. Nie mógłbym, bo poszedłbym do tego. Do tego niefajnego miejsca, do którego nie chciałbym być, do Dark Roomu. W każdym razie nie teraz, to nie jest tak, że speedrunuję tę grę i chcę robić głupoty. Ale gdybym miał rzeczywiście sposób, żeby zrobić sobie krzywdę. Dobra, wiecie co? To w takim wypadku bierzemy sobie eremitę, żeby uciec. I zrobimy to, co powiedziałem. Złamiemy tego orzeszka. Ej, no co ty? Odbijasz tych śmieci w moją stronę? Z tego co widzę, cenzer też teraz spowalnia przeciwników. Przydatne, nie powiem. Okej, od czego się berwałem? Sorry, mam tutaj tyle takich gówien, że nie jestem w stanie się rozeznać, które mnie bije, a które nie. No dobra. Okej, będziemy mieli dużo zdrowia, więc eremitem na pewno wchodzimy. Srajzę, panie Ajdę. Aha, no tak, no matka umie brimstone'y. Mindzi, że zapominam o takich rzeczach. Czy byłem w dealu z diabłem? Nie byłem, oczywiście, że teraz będę. Będę tobie wdzięczny za damage up. Tyku. No dobra, mamy damage up. Bloody Last się przyda. Seven Sealsy biorę tylko dlatego, że jestem zdesperowany. No dobra. To co, bierzemy Polaroid? Czy negatyw? Mamy health upy, idziemy do negatywnych rzeczy. Negatywnie to ja wspominam to, co się dzieje podczas tego podejścia. Więc spróbujemy teraz oficjalnie złamać grę. Polnat. Jak NC Forever zabieramy ze sobą, chociaż siła byłaby ciekawsza. Na takich kolcach nie chcę, bo na nich słabe są wypłaty. No na takich to już są super. Oj, niebezpiecznie gram. Oj, ten walnut chyba się nie skrakuje. No. Nie. Choć próbowałem ciężko, nie będę próbował dalej. Nie wiem, czy to jest zabezpieczenie gry przed tym... No, nie troluj i nie oszukuj. Może tak być. Spróbuję jeszcze raz. O, tutaj mamy chociaż... Dzięki Curse of the Maze lepiej. No dobra, mamy jedno serduszko uczciwe. Mam nadzieję, że w związku z tym gramy wpuści tutaj. Wpuściłem, nie? HP up! You know what? Wezmę to. Wezmę cokolwiek mogę mieć. To żeś przyszarżował byku. No nie, ta co śpiewa. Gehennę odblokowałem. Nie wiem co to jest, ale odblokowałem. Mogę też twoją czachę rozwalić, bo tak wcześniej myślałem, czy można ją może jakoś... Proszę bardzo, zapomniana ta, lullaby. Zapomniana kołysanka. Takie miałem wrażenie, że kurczę, no jak to zostaje jako taki przedmiot. W Enter the Gungeon był podobny motyw, gdzie jak był ten smok, High Dragon, to można było mu właśnie tę czachę rozpieprzyć. No ale to... Trochę też wymaga tego doświadczenia i takiego, no nie wiem, kojarzenia jak gra robi swoje mechaniki. W ten sposób powiem. Czy Red Patcha zostawiamy? No wydaje mi się, że zostawiamy. Mógłbym nawet być śmieszkiem i wejść na kolce i zobaczyć co się stanie. Ale nie będę śmieszkiem.
Ze względu na to, że jestem w słabej kondycji, żeby śmieszkować. Puść mnie! Let me in! No nic. Także niezła gehenna się dzieje. Skardłom 2 od razu? A, to dlatego to tak się jakoś krzywo przesuwa. Czyli ja nie pominąłem wtedy piętra. Tylko przez to, że chciałem się wycwanić względem gry i mieć więcej pięter. Bo z basementa wchodziłem drugiego do downpoura. No cóż. Jak widać, ta gra nie lubi, jak się ją robi w konia, bo później sama się robi w konia. Boże, może przez to nie jestem w stanie odblokować nowej zawartości, chociaż co chwilę jakieś nowe rzeczy są odblokowywane. To one robią? Nie wiem, ale robią rzeczy. Tu wchodzimy i sprawdzamy. No, brzeg to nie sprawdzić. Jak się okazuje, to jednak nie był grzech, to był zdrowy rozsądek. No ale trudno. Przynajmniej na całe piętro nam się obrażenia zwiększają. U góry byłem czy nie byłem? Pamiętasz, Garecik? Byłeś. Oczywiście, że byłeś. Zwracamy teraz na spawna, wiemy, że prawa odnoga jest czysta. Została nam tylko góra i dół. No to idziemy na dół. Pod górą na tym dole to nie pozwiedzę. O, skrzynka w skrzynce. Exhibit by się uśmiał. No i na razie I Can See Forever się nie załączyło ani razu, także no... Nie ma tutaj dla nas jakichś fajnych przejść do Challenge Rooma. Tam boss Challenge Rooma, żeby rzeczywiście wyciągnąć sobie jakieś fajne przedmioty. Chodę trochę. Już? 7 laka wystarczy, żeby wszystko stało w płomieniach. Dobra. No tu niestety nic raczej nie przerzucę. Nie mam za bardzo możliwości nawet, bym powiedział. Au! Zagubniana skrzynka z kolcami, dałem się nabrać. Jak pelikan łyka młodą żabę. To po prostu za zabijanie przeciwników mi się charge zdobywają i tak trochę wygląda. Więc już troszkę więcej wiemy na ten temat. No dobra. Tinted Rocky, czy ja was widzę? No nie widzę was, nie widzę. No i mi tyle. Jesteśmy już przy It Lives i zły gaz. Let's speed up, ładuj, ładuj. Lock up. Czyli Experimental Pill, jeśli mamy PhD albo jesteśmy K-naukę, daje nam po prostu pozytywne efekty. Damn! Może Breaking Rana bym z tego nie ukręcił, ale... O, biblioteka. Czeka, dawno cię nie widziałem. To jest to, o czym mówiłem. Będziemy teraz mogli być dwuokim siusiakiem. Dobra, więc tak, możemy sobie zrobić jaja i wiecie, zrobić instakilla. Ja już to robiłem, więc znając się za to żadnego achievementa nie ma, ale... Jokes on you. Okej, jokes on me. No... Definitywnie jokes on me, ale... No wiecie, w takiej sytuacji, kiedy możecie zrobić instakilla, to nie robicie go... W dupie już tam z naładowaniem, ale chodziło o sam fakt, że nawet się nie muszę męczyć. Te 4 obrażenia w tym momencie to jest kpina, więc... No, tyle mogę. Pandora, na tym piętrze, co robiłaś? Nie pamiętam, dawaj swoje przedmioty. Serafin? Ale ja już Biblię... Dałem. Nie można dostać Biblii z dwóch pól, co wy robicie? To jest przecież świętokradztwo, co to ma znaczyć? Dlaczego dwie osobne Biblie zaliczyły się do transformacji w Serafima? Czy ja nie mam z tym problemu, ja się cieszę, ale uważam, że to jest... dziwne.
Czemu nie dostałem Bookworma, czy dostałem Bookworma? Wydaje mi się, że powinienem dostać. Chyba, że już tak jestem odklejony od rzeczywistości i zapominam. Pewnie dostałem, mi się tylko spinam niepotrzebnie. Dostałem na pewno. 100%. Graby nie zapomniałem. Na pewno nie. Nie zrobiłaby mi tego. W ogóle ognie niszczą kulki, także no... Jesteśmy w stanie, szczerze mówiąc, stać przed przeciwnikiem i nie bać się, że nam zrobi jakąś krzywdę. Nie mam galpa, więc nie dziękuję, mam nowy przedmiot. Nowe przedmioty to jest to. O, Arcade Room! To jest w sumie już na tym momencie gry nieprzydatne. No dobra, fiszowanie, ewentualnie tutaj jakieś ciekawe rzeczy. Worek jest śmieszny, bo wtedy możemy robić, że nasza chmurka płacze bardzo dużo. To jest akurat śmieszne. Tak jak ilość tych soul heartów, które dostaliśmy. Papier toaletowy. Duct tape. Teraz, duct tape był kiedyś? Chyba był. Był to super, jak nie to nie. Dawaj mi skatel, gościu. Ej, to co? To ja może zapowiem, żeby was nie wkurzać. Tak zrobimy. To zobaczę sobie na podglądzie w OBS-ie. A w ogóle macie tutaj seed dnia. Dobra, z jakiegoś powodu obie rzeczy na mnie wybuchły i zrobiły mi krzywdę. Nie wiem czemu, czy byłem aż tak niemiły dla nich. W każdym razie, co my tu mamy? No bombcarki w tym momencie gry wydaje mi się, że to już nie ma sensu. Dostaliśmy nawet lucky penny. I dostaliśmy masło. Masło jest spoko, bo można wtedy sobie przedmiot pod spację wyrzucić w dowolnym miejscu. Tym, że i tak nie mamy jak tego przerzucać, więc no... No nie wiem. Jakoś takie to wszystko... Takie se. No dobra. To lecimy raczej do wyjścia, mi się... Dobra, nie lecimy do wyjścia. Jestem w stanie naładować sobie to jakoś jeszcze, czy już spaliłem wszystkie mosty? Tamtej drugiej Biblii nie użyłem. Czy John Garrett był mądry i nie użył tamtej Biblii? Bo How to Jumpa już mogę wyrzucić. Bo on zawsze jest naładowany. Także to też już tutaj patrzcie na plus. Dokładnie. Robimy jeden skok i się nam wyśliznął przedmiot. No tutaj niestety byłem mądry, odpaliłem sobie Biblię, także... Ale ta druga powinna być naładowana. Nie użyłeś jej, prawda? Nie użyłeś. Dobrze, dobrze, Gorecik. Aż tylko się upewnię, czy jak jest zużyta, to mogę spacją wyrzucić? Ona się zestakowała? Tak, zestakowała się. Dobra. Nie wiem, jak to działa. Ale podniosę sobie tamtą. No oczywiście posłaniając się jakimś soul heartem słabym. Nie, nie można tego spacją wywalić. Okej. Okay. Czyli niestety nie można być aż tak cwanym, ale można być na tyle, że zyskałem sobie dwa przedmioty. To nie jest aż takie złe. Okej. Okay. Necronomicon, fajna książka. Kluczowy żebrak, no nie jest aż tak kluczowy. Skeleton Key też nie jest takie, nie wiadomo jakie. Keeper's Galet, Forget Me Nowka. Forget Me Nowką mógłbym sobie zrobić dodatkowe pięterko, ale... HP up, GB bug, GB bug stał się czymś innym. Wiecie, to jest to śmieszne takie, co już mieliśmy. Dobra, bardziej tripować bym szczerze mówiąc nie chciał. Więc, zamiast masła... Ojejku. Ja przestałem latać z jakiegoś powodu. Traciłem Serafima, czemu? Ej, miałem efekt Serafima. Która mnie skamowała trochę, zauważyliście to? Przestałem latać po wciągnięciu sobie grzyba. To musiałem zejść na ziemię, aż tak się ścipałem, czy co? Nie wiem. Ale tak czy jak uważam, że niesłusznie został mi zabrany jeden efekt.
Zobaczmy, podniosę sobie Biblię. O nie. Terapia nie chce do mnie wrócić. Po prostu się śćpałem i tyle. Więcej Tirzm w sumie i tak nie potrzebuję przez ten Almond. Idziemy do złego miejsca, pamiętam. Cały czas jestem naćpany. Cały czas jestem niestety naziemny. To w sumie trochę mnie boli. Kurde, no teraz to mnie boli, to jak diabli. Dam radę to wypnąć. Mogę spróbować. Dobra, wiecie co, po prostu otrzymam jedno obrażenie i tyle. No z jakiegoś powodu jednych obrażeń byłem w stanie uniknąć nawet. Nie wiem jak to działa. Ale latanie to ja bym teraz chciał. Nie pamiętam jak długo trzymała ta faza. O, tirzapy mi chyba spadają, więc to znaczy, że chyba raczej już mi się kończy. O, są te dzieciaki, które były umarły i szarżowały, dobrze wiedzieć. O, znowu już teraz mi prędkość wraca. Tirzy jakieś takie mniejsze. No to cóż, no, Sheol to akurat zwykłe piętro, tutaj nie ma się co złego dziać. No. No dobra, no może się coś złego dziać, może nawet na przykład taki The Dorkwon wziąć i zgrimstone'ować się. Ja już tak dawno z nim nie walczyłem, że nie pamiętam nawet jego palety ruchów. Ja nie będę tutaj oszukiwał i udawał, że to było celowe albo nie wiadomo co. No, dałem ciało. Tak jak glutony, dał dużo ciała od siebie. Ale ja cały czas nie mam latania, zostałem okradziony. Za chwilę słyszę jakieś takie takie złodziejskie efekty, takie kiperowe. No. Aha, i pojawiają się pieniążki, jestem w stanie ich zamrażać na złoto. Dobra, okej, okay. Uważam, że to jest taki terrorystyczny efekt. Klucze pieniędzy. Nie bym tych pieniędzy potrzebował tak po prawdzie, bo... No, bo ich nie potrzebuję. Dobra, a jak zobaczę, że jestem tym wtedy kolczastym ciulem. Zobaczmy. Mogę wtedy otwierać bez obrażeń, okej, okay, czyli prawdopodobnie wtedy wszedłem na kolce. Okej, okay, czy to znaczy, że jestem w stanie wejść na przykład tutaj za darmożkę? Tak, okej. Okay. To znaczy, że też jestem w stanie wyjść za darmożkę. Okej, okay, nauczyłem się używać nowego przedmiotu. Jak widzicie, nauka nie była bolesna i nie trwała długo. A tutaj może mi czasu nie starczyć. No starczy. Zdolności. Będę miał nawet w zapasie 4 soul hearty. W tym pomieszczeniu i tam 3. Okej, wy byliście brimstone'iarzami, was się nie lubiło. Was się szkalowało. Eternal Heart. Czy to jest w ogóle potrzebne w tym momencie? Wydaje mi się, że nie. Mniej mam czerwonych serduszek, tym czuję się bardziej komfortowo. To jest na swój sposób dziwne, ale... O. Być większy, chcę być stąpi. Trochę większy mogę być. Nie dużo mi to zrobi różnicy. Chyba, że znajdę dwie tabletki kolejne i będę rzeczywiście stąpi, no to... To już będzie różnica wtedy. Okej, mogę sobie skompletować jedno całe serducho. Nie, dzięki. No co, no podejście Kane'em ostatecznie uratowałem swoim skillem i wiedzą jak ratować rany. No i Sukego podniosłem, więc nawet jakbym miał 0 damage'a, to i tak bym przeszedł grę, bo masz Sukego. Ale... Niesmak pozostał. Bo to mógłby być naprawdę potężny ran, gdyby nie tamto jedno gówniane mleczko. Dobra, to co, najpierw sobie zabijemy szatana, a później stoimy na kolce, żeby być śmiesznym. Od razu przygotuję ognisko dla Fallena, żeby się poczuł ciepło jak w domu. Oj, poczuł się ciepło jak w domu. Teraz dla szatana zrobimy to samo. Żeby nie było, że jest jakaś dyskryminacja. Ogień i otwę i te sprawy. No, co chciałeś, szatanie? Ej, szatanie, dostaniesz lanie. Nogę tutaj w ognisko wsadzasz.
Taki jesteś mądry. Złote kopyto wjeżdża na ostro bez żadnego ziewania. Dobra, zobaczę sobie jeszcze ten jeden pokój, czy sobie go nie zobaczę. Zobaczmy, czy da się przejść na skróty. Nie da się, no to... To mi się chyba nie chce. Tak szczerze. I tak do tego skrusie, kurczę, dostać nie mogę, bo nie umiem latać. Skam jak mało. Albo jak ich wiele w sumie, w drugą stronę patrząc. Okej. 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 Ale skurczysyj są, wycwanili się. No i teraz mamy lewiatana, mamy latanie, możemy pójść na zakupy. A wiecie dlaczego? Bo lewiatan to sieć handlowa. śmieszne. Ej, mogę sobie z powrotem nawet jedno serduszko zrobić. To nie jest takie mądre. To nie jest mądre. Bo miałbym wtedy cały czas efekt negatywu, mógłbym co chwilę robić pół, 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 a tak to... Taki to już nie mogę. No nic. W ogóle Tinted Rock, dlaczego mi nikt nie powiedział, że to jest? To jest jeszcze ten, który ma damage upa. Wiecie co, ale jesteście chamscy. To ja to muszę sam się wracać, spojrzeć na tego X-a? No w sumie tak by wypadało, bo to moja wina, że ja jestem ślepy, a nie wasza, bo wy nawet jakbyście skomentowali ten film, to bym nie przeczytał tych komentarzy. To nie dlatego, że w momencie publikacji materiał jest nagrany, tylko dlatego, że nagrywam na zapas. To generuje opóźnienie. Naprawdę. Nic innego. Dobra. Za darmo to biorę. Ej, Beka, będę chyba tym largerem. Jednak. Irza, screw me. Tutaj też była jakaś skrzynia. Wiecie co? Nie, 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 tak. Ale tamtego trzeciego nie wezmę. To jeszcze jakaś tabletka jest, to pewnie ta, co zamienia bomby w klucze. Na serio? Ja chyba jestem jakimś prorokiem, naprawdę nie wiem, ale... To podejście idealnie pokazuje, że rzeczywiście mam jakieś, nie wiem, parapsychiczne zdolności przypowiadania. Nie wiem, czy to do końca tak działa. I czy użyłem dobrego określenia? Prawdopodobnie nie. Ale kogo to szczerze obchodzi? Ważne, że robiłem śmieszny content mówiąc, że no potrzebowałbym tego, okej, dostaję to. Potrzebowałbym takiego efektu, no potrzebowałbym trzech tabletek, ale znając życie to pewnie mi się nie uda. O, jednak się udaje. O gościu, ale miałeś pecha. I czy widzieliście, co się dzieje, jak później się stoi jeszcze? Zabiera was do Dark Roomu. A wiecie, co by się stało, jakbym wszedł do skrzynki? Też bym tam trafił, więc w sumie to jest tylko droga na skróty, jak nie macie na przykład negatywu, bo kiedyś się zakręciliście. Klątwa ślepoty, nice. The Void. One baby. One joint. Lord of the Pit. Sukubus! The Void w sumie spoko, bo to i tak to będzie robiło to, co ma robić. Dokładnie. Nic nie tracę, a wręcz zyskuję. I w końcu jestem w stanie powiedzieć, że zaczynam mieć sensowne obrażenia. I odporność na eksplozję nawet. No, no. Gościu, spłoniesz. The Bean. Słaby przedmiot, ale mogę go sobie wciągnąć dla komedii efekt, bo pierdzenie jest takie śmieszne. Także patrzcie. Będę teraz zawsze pierdził i pierdzeniem sobie przywracam zdrowie. Czy coś jest śmieszniejszego niż to? Nie wydaje mi się. Proptoza. Ej, 0,16 obrażeń. Za to, żeby robić duże ogniska. Proptoza działa na ogniska w ogóle, warto wiedzieć. Daj do kuki, tasty range. Brachu. Aha, jestem odporny na eksplozję, to w sumie spoko. Pauza, stop, śmiesznie. Mogę sobie wziąć ten przedmiot dodatkowy, no to mi szkodzi. Speedball, no w sumie teraz to jeszcze śmieszniej.
No i to już bym powiedział, że to podejście podchodzi pod takie zje krzyża. To już można zaliczyć do takiego, może nietypowego takiego... Tak, będzie śmieszne. No więc, no i to już trochę jest konsumpcją krzyży. Może nie do końca z złamaniem gry, ale wystarczająco dobrze połączyłem efekty, żeby stworzyć taką chorą synergię, na tyle, że... Moje obrażenia nie stanowią problemu, a ja jestem w stanie wszystko powybuchać i nie ma z tym problemu. Runbug, ura. Patrzcie, za łardo. Nie mam łopatki, nie wykopię nic, ale gdybym miał łopatkę, to bym wykopał. Moje bomby z moim życiem nie mają takiej mocy. W ogóle moje łzy robią sobie trasy, jakie chcą. Jamhart, jasne, będzie śmieszny, dołączaj do ekipy. Dobra, czekamy na efekt. Oj, straciłem efekt, spokojnie. Deck of cards, śmiesznie. Golden Razor. Serio? Ucinam se złoto, żeby dostać obrażenia? Brachu. Ale to jest tylko na pokój, tak? No na moment się rzeczywiście muszę przyznać, nawet pozytywnie zaskoczyłem i byłem w stanie powiedzieć, że kurczę, to jest potężne. Pick up. No to nie mogę się obudzić niestety, ja nie jestem w stanie się obudzić. Już? Lol, nie chcę. Dobra, cookie jakoś tak średnio mi się podoba, tutaj będę mógł sobie karty robić i inne głupoty. Empress na przykład, Chariot, siła. Empress, tak najbardziej ze wszystkich. Chariot jest spoko, bo można być nieśmiertelnym i robić głupoty. Ale ja mogę robić głupoty i bez tego, więc... No. Ale złota żyletka była fajnym pomysłem, do czasu aż się nie okazało, że to jest tymczasowe. Ale to jest jeden z nowych przedmiotów, które odblokowaliśmy. Więc muszę przyznać, że w krótkim czasie udało nam się do niego dorwać. No i powiedzcie mi, że to nie jest taka konsumpcja krzyży. Bo trochę jest. A, to już koniec pokoju, sorry. Justice? To nie jest sprawiedliwość moim zdaniem, jeśli dostaję troll bomba. To jest scam. Nie lubię być skamowany. To jest gra jakąś dla dzieci. Okej, magik może być śmieszny, wypróbujmy go na jeden pokój. Nie, nie jest śmieszny. Skłamałem. Uważam, że to było kompletne przeciwieństwo komedii. O, jeszcze jeden był, sorry byku, nie wiem, pobiegaj sobie. O, gdzieś byłeś, ale no... Patrząc na ilość efektów na ekranie i na stały klatkaż, trochę ciężko było cię dostrzec. No offense, bez siatki. No offense. No offense. Proszę nie robić słabych rzeczów. Aha, w ogóle mam post-hata, ja uciekam od eksplozji. Martwy kot. Beka, jeszcze tylko jeden koci przedmiot i staje się królewskim naukowcem Kanan. Ale już za późno, teraz nie mam nawet skąd dostać w sumie. Nawet nie wiedziałem, że z tego z Pride'a leci martwy kiciu. To jest dziwne. Dobra, to nie było śmieszne. Joker! Okej. Joker. No i nie okej. Bo miałem nadzieję, że tutaj wtedy dostanę... bodajże właśnie jakiś gapi przedmiot albo jakiś deal z panem diabłem. Ale powiedzcie mi, będąc w Darkroomie, macie tylko 4,75 obrażeń. Czy to jest poważne podejście? Nie patrząc na fire rate, bo fire rate to... Mając soy milka i almond milka, to jest w ogóle... nie ta liga żarty. Nawet nie chcę się celować, po prostu robię strumień ognia. Kto tam wejdzie, to umiera. Kto umrze, to umrze i trudno.
A jak mnie ktoś wkurzy, to zatrzymuje czas i... No. No to może, czy bycie strażakiem polega na tym, że się robi dużo płomieni, czy to przeciwnie wręcz? Nie, gorszy. Tak nie będziemy robić. No i ile tylko odbisk na raid przyjmiesz naraz? Co? A w ogóle twoje pociski nie przechodzą przez ogień, sorry, zapomniałem. Może i mam gówniane obrażenia, ale ty za to masz gówniane ataki, które niestety nie są w stanie przebić się przez moje płomienie. Także to jest taki anime battle, kiedy on wypluwa swoje płomienie i ja wypluwam swoje płomienie. Śmierć, czy tego zabiję? To byłoby śmieszne. Magi. Uwaga, możemy skoczyć przez ten. Co za potworna, żeby mieć kontakt. No to co, jak możemy iść dalej, no to idziemy dalej. Moim zdaniem nie ma co tutaj kończyć, bo... Bo ile ma materiał, co? No ile ma? No godzinę 21. Chcieliście, żebym wrócił do nagrywania Izaka, to się spodziewajcie tego odcinku. To było raczej do przewidzenia. Przynajmniej nie mam żadnej kulinki. Troll bomby, lol. Musicie postarać się bardziej. O, i w ogóle złoty kluczyk, dziękuję. Algis, odporność. Algis, złote dziecię. No jesteś potężniejszy niż Empreska w tym momencie. Jakbym chciał robić jakieś głupoty. Chciałbym robić jakieś głupoty? To co zrobiłem można określić mianem głupoty? Trochę tak mi się wydaje. Trochę tak. I Emperor, do którego Emperora? Ace of Diamondo, zamienianie rzeczy w diamenty. No tutaj. Eremita. Panikowie. Eremita to losowy teleport, więc ja się raczej w taki sposób nie będę teleportował. Dobra. W sumie, czy coś może nas jeszcze tutaj bardziej dopakować? Tak myślę na temat jakiejś synergii, bo już w sumie jak już mamy właśnie conjoined'a, to znaczy, że plujemy na więcej stron świata niż to powinno być możliwe. Dobra, zamień się w kamień. Mrugaj. Szybko. Temperance. Ha, ha, ha. Znaczy, ha, ha, to właśnie śmieszne, bo mogę to w końcu z pacją wciągnąć i mieć z tego pożytek. To jest jak najbardziej ha, ha. Tam się jak dostać? O? No co, no ja mogę te przedmioty oba wciągnąć. Być wtedy śmieszkiem, poza kontrolą. Ej kurwa, przepraszam. Oj, czy takim śmieszkiem poza kontrolą, to ja nie wiem. Kurczę, no. Nie wiem, wymknęło mi się w ogóle. To jakaś taka głupota. Mózg mi piernął i tak to wyszło. Nie miało to tak wyglądać, od razu mówię. Ej, okej, tutaj na pewno nie będzie. Pilsy, co? Pilsy, tak? Okej. Okay. Dobra. Pilsy teraz tam wsadzamy. O kurcze, jeszcze mamy perpro, no to. Więc tak. To bym sobie chciał wciągnąć. Efekty. A perpro mógłbym właśnie użyć na tych blood ridesach i najwyżej jak mi się nie spodoba, no to... Go. Go. Okej, podoba mi się. Mamy teraz podwójne obrażenia. Bad guess. But as it turns out, that might be what you guess. Feromonsy, nie. Judgmento. Śmieszne, lewitujesz, może być. Co by to? Ah.
experimental pill. Dobra, wchodzimy w ciebie z odpornością. O. W ogóle cały czas to był zatrzymany czas, przypominam. Taki byłem przewrotny i zabawny. O, mi te droga zdeptałem. To nic nie widzę. Aha, skrzynka. Help up. No nie chciałbym, nie podoba mi się. Kurczę, no i budę gaster. Perce, brawo. Joker, to byłoby śmieszne. O, tower, to byłoby śmieszne. Healer, to śmieszne. High priest, masz na łeb, nie wiem. Hej. Nie The Stars, znaczy w sumie spoko. Stawiłem tam Jokera, co w sumie mnie boli, ale... Ja nie chcę jeszcze Woody Gastera zabijać, bo w ogóle druga część mapy, tak? To ja mam innych bossów do przegnięcia. O, Tirza, pisz od Speed Up. Skatol. Jasne. Jakoś Skatola tak lubię. Nie uważam, że to jest wybitny przedmiot. Nie chroni nie wiadomo jak bardzo dobrze, bo tylko przed muchami, no ale z drugiej strony właśnie takie muszki tutaj to zawsze ziomalki. Damage up o 0,30, bo mamy formułę zeslaną przez ten przedmiot, który obecnie wyekwipowałem, czyli Almond Milk. No ale... O, Isaac! Hello, wyku. Loki's Horn, plucie w cztery strony. Tak, myślę, że tak. Myślę, że robienie więcej tego... Tak, myślę, że tak. To jest właśnie najśmieszniejsze, że ja mogę kierować tymi łzami w każdą stronę. Proptoza trochę psuje ten efekt, ale ostatecznie na przykład taki Skrolex, jak się pojawi, no to zniknie. Ja muszę wyjść i zobaczyć, co dostanę. Bob, jesteś śmieszny, ale nie. Nie, nie chcę tego. Szukam dalej. Puberty Rasse mogę strzelić, ale tylko raz. Dobra. Hagalas, niszczenie wszystkiego. Dobra, może być sobie niszczenie wszystkiego. Znajdę pokój, w którym chcę wszystko zniszczyć, to sobie zniszczę. Jestem już stąpi, nie ma sensu być większym, ale kto mi zabroni? No i co, zniszczyłem wszystko. Uuu, ale obrwałem. Rock Spirit. Kościół stoisz w płomieniach. Dobra, pomogę ci. Okej, okay, sam pokój się wyjaśnił, nie ma sprawy. Tak, teraz w końcu mogę sobie naładować i postarać się dostać do tego HP upa z Bloodbaga, który gdzieś tam na mnie czeka, a ja o nim jakimś cudem zapomniałem. Ale bywaj tak. To nie byli... no właśnie. To był taki mini boss, nie wiem, taki fajny, pełnoprawny. Dobra, łzy perczaka mogą leczyć rzeczywiście efekt z tego tarota, czyli cancer, czyli leczą raka. Może być. Tu nie to mamy. Brak baterii. Kurczę, te worki dostały potężnego nerfa. W ogóle breakingowanie gry dostało nerfa. Breakowanie właściwie. Breaking runy, o. Tak powinienem to odmienić, ale tak nie odmieniłem. Tak. Blank Room. Odwajanie tego, co się ma. I dwa razy perksy. Czyli w sumie tutaj nic się powodzi. Okej. Jak daleko? No daleko. To mi się nie chce tam iść. To ja tam podejdę później. Tyle nie ma nic ciekawego? No i jest. No to co mi to ukrywacie? Jak na moje, to całkiem ciekawe. Przez tak duży lag cały czas strzelam tymi pieniążkami, przez co nie jestem w stanie sobie nawet uzbierać, kurczę, 10 pieniążków. Małpia łapka. Taka sama. Dobra. Jeszcze żyjesz? Gościu. Grasz w tę grę źle, oddaj mi kontroler. No i...
Jesteś za pieniążki, a ja nie mam pieniążków, chłopie. Ale dzięki. W tym momencie, kurczę, chciałbym mieć więcej hajsu, żeby móc się podzielić z tym kolegą, no ale... Zawsze możemy mieć to, co chcemy. Bad Penny jest słaby, Daygas. Nie mamy klątwy, więc... Tak zużywamy. Okej, okay, możemy się ładować. Więcej. Więcej. Dalszej. Okej. Dalszej. Ech, jesteś chciwy, wiesz? Dobra, Algis jest na pewno lepszy. Niekwestionowana chyba rzecz. Ale to nagle się fajnie baguje w tych animacjach, jak jest go tyle w jednym miejscu. No i przynajmniej mamy jakąś walkę z bossem. O, i straciłem jakieś serduszko pełne centów, tak, fajnie. Mister jakiś Fredzik. No to jest kupa. Tej gazy trzy razy. No póki co dwa, no ale... Galb, mogę sobie galbnąć. Dobra. Tabletka, idę wiecznie, spoko. Gwiazdy, śmierć. Chłop klaps, taka Algis. Idziemy w świat. Aha, i straciłem te pieniążki, które miałem dać mojemu ziomeczkowi. Tak to kurczę bywa. Okej, okay, może być. Łab, 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 łab. O, kolejne pieniążki. Najmniej nie wrócę z pustymi rękoma. Prawie. No dobra. Mamy już naładowanie. Ty jesteś tu po prawej, mordo. I dałeś nam jeszcze te batery, żebyśmy mogli mieć więcej naładowań. Co nie zmienia faktu, że to i tak jest koniec gry, więc tutaj już nie będzie czego ładować. No i git, 19 nawet pieniążków zbierałem. Bo wspominałem tam jakiegoś jednego pieniążka w tym secret roomie, no ale mówi się trudno. Help up i świecąca żarówka, czyli bonusy jak mamy naładowany nasz przedmiot. Lock up. Experimental pill. Empress, śmierć. Algis, no mogę sobie wziąć tego dużo. I tak nic mi nie daje. Dobra, WD Chester, bo ty tam miałeś Jokera, nie? Dobra, zaraz wracam. Oczywiście, że biorę oba. Ile dostaje się z tego? 0,28, no to jest... To jest słabe. Dobra. Perksy oczywiście na start. A już się odpaliły nawet. Experimental Peel, HPA, to słabo. No i Algis, żeby tam wiadomo, od sobie z Wuldegasterem pobawić się trochę. Nie chciałem Help Upa, dawać mi te eksperymentalne rzeczy, no. Ej, no na pewno są też jeszcze jakieś karty. Galp, jasno, lub Galpa. Mogę być jeszcze większy. Mogę widzieć jeszcze więcej. To sam, uderzyłem cię, budź się. Feromony. Diamondo. Kochankowie. Eksperymentalne rzeczy. Hierofanci. Więcej. Short speed up. Myślałem, że to jest czarna runa, ale... W tym ogniu to tak rzeczywiście dużo widać. Puberty. Judgment. Ej, zrobiłem takiego smoka z tego ognia, widzicie? Tu ma oko tam, gdzie ja stałem. No i teraz to... Ace of Clubs to kupa, to też jest takie słabe. I Emperor też jest takie. Speed up.
No i fajne podejście, i długo trwało, i w ogóle. I gra całkiem złamana. I zakończenie nawet zrobione, no i win streak cały czas się trzyma. I Kane'em sobie zagrałem, ale fajnie. Dobra, to co, żeby was tam w niepewności nie trzymać, następną sobie rundę pewnie walniemy tą nową odblokowaną Beciną. To jest, tu Betany. No a Book of Faggots, będziemy grali na hard mode, więc 3-4 checkmarki na pewno zrobię. Tak? Dobrze mówię? Serduszko zrobię, odwrócone coś zrobię, bosrasz, bo się osrasz na pewno nie, hasza też nie. Mega szatana może mi się udać zrobić. Z tymi gridami i gridierami to się pomyśli, bo oni w końcu to mam nadzieję, że scalili, a nie tak, że trzeba zagrać i gridrana i gridiera, bo to moim zdaniem jest patologia. Dobra, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, a tymczasem, nie wiem, bywajcie i... A jak nie subskrybujesz kanału, to jesteś siusiaczkiem, bo dostarcza ci content za darmo, a ty nawet nie chcesz tego zostawić. Właśnie, elo.